Siemano w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę chyba przypał, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Napiszcie hashtag przypał, a wam przypnę serduszko, wbijajcie do mnie na Instagrama, brakuje jeszcze 200 lajków pod przedostatnim zdjęciem, żeby po prostu rozwiązać konkurs i jakieś 1000 parę pod ostatnim zdjęciem, żeby też zrobić losowanie zwycięzcy. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zostawcie suba, żeby ten kanał się rozwijał. A o co dzisiaj chodzi w dzisiejszym odcineczku? Młodego z nami nie ma, bo jest oczywiście na wakacjach, ale... Dostałem cynk od sąsiadów, że przeszukiwali im gospodarstwa i robią naloty. Dlatego jak widzicie, siewnik ukryliśmy. I kto robi naloty? No oczywiście policja robi naloty i boję się, że oni tutaj mogą niedługo być. Siewnik został ukryty, ogólnie ukryliśmy go za tą halą, jak jeszcze młody był. Jego nie będzie, nie wiem czy w kolejnym odcinku będzie, bo pojechał na tydzień, to nie wiem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Policja! Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tak na sygnałach tutaj wjeżdża? Pozwoliłem panu? Przecież a nakaz to pan ma przeszukania? Mamy. Tak? Tak. No dobra, no to proszę tutaj, co pan tutaj chce szukać? Co pan tutaj zgubił? Czy co? Przeszukujemy, bo siewnik został skradziony i przeszukujemy wszystkie gospodarstwa okoliczne. Tak? Tak. No ale panie, tu przecież tu pan nic nie ma, no widzi pan, hala jedna, jedyna no. Na gospodarstwie, to pan już może wyjeżdżać, wypad. Jeszcze tyle miejsc jest, że to można, że trzeba wszystko przeszukać dokładnie. Tak? No tutaj przecież za Anną na przykład nie schowałem tego, to wie pan. No co pan tutaj, no nie wiem, no co pan tutaj szukasz, no. Ja zamykam to wiatę i pan tutaj wypadł mi z tej wiaty. Nie wiem, pan sobie tu porozglądał się za gospodarstwem, czy tam, znaczy w sumie na gospodarstwie, bo za gospodarstwem to nie bardzo jak sobie pan będzie rozglądał, bo to już nie moje, to jak ktoś tam gdzieś coś ustawił, to już wie pan. Gdzie pan jest? Tutaj sprawdzam wszystko. Gdzie? Bo ja pana muszę pilnować, gdzie pan jest. Bo pan zaraz coś ukradnie, dobra. Tak, policjant. No, sam pan dzisiaj na służbie jest? Mhm. To dobrze, łatwiej to wszystko dopilnować. Pan se włączy jakieś inne, wolniej pan chodzi, bo jakoś szybko pan lata. Bo latarko, jak sprawdzacie? A te latarki to firmowe? Bateria można, czy nie? No, firmowe. Panie, no w przyczepie raczej siewnika bym nie schował. No gdzie to taki no, porządny obywatel jak ja i co? I by pewnie pochował wszystko. No tutaj to nie ma nawet wyjazdu. No ja wszystko widzę, otwieracie tutaj sprawdzanie. To chyba ktoś ważny ten siewnik miał, że albo znajomości miał jakieś. Pewnie jak mi by coś ukradli, to nic by nikt, policja nawet nie zareagowałaby pewnie, znając życie. No na belkach nie ma, na dachach też raczej nie jest to ukryte. Tu pan nie idzie, nie, tu nie ma sensu. Tu są przecież zwierzęta, czy tam jest moje pole, to pan też nie ma co chodzić, bo tam przecież nic, no gdzie? Jaki ale cudem? Drzewa, w drzewach zielony siewnik był. No może. No siewnik był zielony. A to pan ma nawet opis tego siewnika, jak on wyglądał? Tak. Aha. No co ja by z opisu bym szukał? To przecież na każdym gospodarstwie jest siewnik. No tak, w sumie. Gdzie pan tam jest teraz? W drzewach tutaj patrzyłem, jeszcze łowiec zobaczę. Dobra. No tutaj no widzi pan, no pan patrzy na prasy, no tutaj prasy sobie stoją, aby jakaś wełna, no to możemy się jakoś dogadać, pan nie wiem, chce wełny, albo tam jakiegoś materiału na szycie koszulki, albo czegoś, to będziecie mieli. Tutaj do tej stodoły pan nawet nie zagląda, bo tutaj o widzi pan drewno jakieś tam talerzówki, to wszystko kupione, na wszystko mam papier. No i tutaj widzi pan biny, ciągniki, to też... Nie wiem, pan sobie posprawdza te ciągniki, no to wszystko, na wszystko jest gdzieś tam papier, jest dowód zakupu i wszystko jest zrobione legalnie, że tak powiem. Legalnie, to jest bardzo, bardzo ważne słowo tutaj. Nie, tutaj nic nie widać tego siewnika nigdzie. Nie widać? No to pan spisze tam raport, że po prostu tutaj na gospodarstwie nie było od razu i co, no pan dalej się nie rozgląda, bo to... Za budynkami wszędzie można popatrzeć. Za budynkami? Mhm. No nie wiem, to tam pan patrzy za budynkami, przecież ja nie mam nic do ukrycia, to pan sobie patrzy na spokojnie. Ale nie, tutaj. Nie ma na pewno nic nie. Tutaj. No to pan jedzie, bo to co pan będzie szukał tego? No przecież to bez sensu te poszukiwania robić u porządnego, u takiego wielkiego gospodarza na wsi pan poszukiwania robi. To pan, to, nie wiem, ja złożę skargę do komendanta, że w ogóle do mnie wjechaliście. Tak wam powiem. Pan wyjeżdża i proszę pana tutaj więcej nie widzieć, chyba że będzie jakaś interwencja potrzebna, sam zadzwonię. No.
Do widzenia. Nie raz pewnie przyjedziemy. No, nie raz. To ja pana już tutaj kolejny raz, żeby tutaj pana nie widział. Bramę zamykam, psa spuszczam i no, tyle. No, to zobaczymy, czy pan coś no, da. No, to zobaczymy. Pan tutaj nie cwaniakuje, bo zaraz panu jeszcze tutaj nie wiem. Będzie pan jest na moim terenie jak na razie. Znaczy żartowałem, panie władzo, no co gdzieś? No pan jedzie spokojnie, bo tu trzeba żyć w zgodzie, prawda? Pan jedzie na kolejne gospodarstwo i szuka tam u sąsiada, jak Henka było na pewno on ukradł, bo to złodziej taki. Dobra widzowie, udało się nam ogarnąć temacik z policją. Ogólnie sprawa jest prosta jak frosta, to i ogólnie chodził gdzieś tutaj, ale tutaj jak widzicie, jak są kombajny, to tego siewnika nie widać. A wiecie gdzie jest siewnik schowany, to jakieś przyczepy, a siewnik był schowany widzowie dokładnie tutaj. Tutaj go ustawiliśmy z młodym, ze względu na to, no, że tutaj po prostu nie był widoczny. Jest zielona trawa, gdzieś jakieś tam tutaj drzewko, także z ulicy on też nie jest widoczny, szczególnie, że był gdzieś na jakiejś skarpie, to z drogi tego tak czy siak nie widać. No i ja teraz czekam jeszcze troszeczkę, bo nie wiem, o której ten młody ma wrócić, miał być po tygodniu, także tutaj nic nie będziemy na razie nagrywać. Mamy jeszcze orki gdzieś do zrobienia i chyba to by było na tyle z takich ciekawszych informacji i dzisiaj jeszcze będziemy sobie oglądać, jechać jakieś nowe pługi i zobaczymy, czy je kupować, czy je nie kupować, także też wasze komentarze są bardzo istotne. Dobra, młody już w ciągniku, mamy kolejny, no i pojedę, ty wróciłeś po 4 dniach chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Jedziesz sobie traktorkiem, to ja pojadę sobie też traktorem, jeżeli chodzi o pługi i wiesz gdzie one są? Ja będę jechał pierwszy, otwórz bramę. Powiedz po prostu gdzie są. No u takiego sąsiada jednego, bo on tam też sprowadza, to nie wiem, no, będziesz musiał to ogarnąć, ja nie wiem jak ci to pokazać. Na pewno będziesz musiał jechać prosto i później to gospodarstwo, co jest tak po lewej stronie, jak drogą polną też przepierdzielisz, później troszeczkę ulicą. Jedź cały czas prosto, bo tutaj drogą polną będziesz miał. Okej. Okay. Kasa się nas trzyma, widzowie, to jakieś pługi możemy coś ogarnąć, jeżeli coś będzie do fajnego dostępnego. Dobra, już wiem gdzie to jest. Ale też wy musicie widzowie ocenić, czy takie pługi to będzie dobra sprawa. Wow! Dobra, to już będę leciał pierwszy. Czekaj, bo tutaj na przejściu jest, dopóki nie zejdzie z przejścia, to... Dobra, był tam na końcówce. Jedziesz czy nie? Dlaczego? Co? No zobacz! Co się stało? No to zobacz! No ale to przecież to co? Traktor stał na ulicy. No zobacz co się stało, no! Czekaj, ja już jadę. Dobra, widzę, szybciej chyba będzie jak ja wyjdę po prostu z tego ciągnika i się przejdę do niego. No co się stało? Koło się ruszyło, ciskam to w a nie jedzie. Ty w ogóle to koło, to ci w błotnik weszło. Nie wiem, wjechałeś na krawężnik i stałeś w miejscu, koło w ogóle ci weszło w błotnik, nie wiem czy widziałeś, to z drugiej kamery mogłeś widzieć. Jedź sobie pierwszy jak chcesz. O, przepierdzielił tym ciągnikiem. I tak jak mówiłem, jedziemy sobie widzowie do aktualnie sąsiada. Ej, przecież nie wiem, czy ten traktor się na drodze polnej nie mieści praktycznie. No jak to jest takie szerokie ogumienie to chłopie. My tutaj nie mogliśmy ogarnąć i wiadomo jak dużych pługów, no bo nie oszukujmy się. Te ciągniki mają chyba niecałe 200 koni oba. Największym ciągnikiem jest Ursus jak na razie, który ma 225 koni, bo jest to wersja ta z turbo. Nie, no nie mów, że Ursus, tak, żeby... który wygląda na najmniejszego, jest tak jakby największy. Jeżeli chodzi o konie mechaniczne, to jak najbardziej. Ale widzowie, mamy coś takiego, że możemy zrobić chip tuning tutaj i dodać troszeczkę tych koników, także zobaczycie. Są dwa pługi ogólnie. Chłop sprowadził i nie wiem czy nie kupić od razu i tamtych na sprzedaż, żeby nie dać i może któryś z widzów kupi. Bo nie wiem widzowie, no my mamy orki do zrobienia i od razu byśmy zrobili ich testy. Raz, dwa, trzy, sześć oskibówki, takie dosyć porządne, trzy chyba ponad metry szerokości roboczej. I co o tym sądzisz? Ładne pługi. Ładne, można było je kupić, tylko że ja nie wiem, bo ty obciążnika nie wziąłeś, a bez obciążnika to możesz mieć tak różnie z tym pługiem. Weź go podczep, zobaczymy czy będziesz... takim case'em, no wiadomo, no. Takim to kurę. Ja nie umiem nawet zajechać dobrze, żeby go podczepić. Chłopie. I podnieś do góry. W sumie nie ważył aż tak dużo, dobre jednak te pługi, dobre. I ogólnie dzisiaj młody... To jechać z nim? Już? Tak.
No bo już mamy tutaj, zapłacimy sobie tym bliczkiem. I ogólnie te pługi, no fajnie pasują do ciągników, jeżeli chodzi o tych, są takie większe troszeczkę. Tamte nasze pługi stare będziemy musieli sprzedać. A one są te obrotowe? No przecież widzisz, że jest obrotowe. Nie, będzie. A no faktycznie, mam B, żeby obrócić pług. No ale to patrz, z góry i z dołu są po prostu pług. No to jak jest z góry i z dołu pług, no to musi być obrót. A ja nie wiedziałem, że to właśnie tak działa. I jedziemy na to pole za gospodarstwem, co tam siewnik był schowany, co chowaliśmy przed policją. W ogóle nie, jak ciebie nie było, to policja była u nas. Tak? Przeszukiwali faktycznie gospodarstwa, ale wiesz co ci powiem, że pojechali gdzieś dalej i... O drzewo mi zaczepiłem. Tak? To ja będę tutaj wolniej jechał. Normalnie przejadę, a to o drzewo pługiem zaczepiłem. Kurka rurka. A ja sobie taką przejadę. Mówiłeś? No mówiłem, że policja była u nas na gospodarstwie i przeszukiwali odnośnie tego polonina, czaisz? Tego siewnika. O, tu stoją. Chyba kontrolują, jakby ktoś wyjechał z takim siewnikiem. No i po prostu nic nie znaleźli, bo ten pług, gdzie schowaliśmy, to on dalej tam, znaczy pług, gdzie ten siewnik schowaliśmy, to on dalej tam jest. Gdzie ty jedziesz? Nie cofnij we mnie! No bo ja myślałem, że tędy jakoś się wjedzie. Nie, tędy nie przejdziesz, bo to jest przecież remizja. Musimy tędy remizja, jechać. Remizja, a nie remizja. Remizy yeah. O, tak chodzi, powiem. Dobra, wjeżdżamy tu. Ja nie umiem jeździć z takim pługiem, bo ja nie mo... Nie, ja nie przejadę, bo ja wszystko nim zaczepiam. No, o co? No to jedziesz tak, żeby nie zaczepiać. No, ja nie umiem. Ej, tu jest młody funkcja w nim, ogólnie, żeby go, wiesz? Co? Rozłożyć? Jest. Tak, bo on tutaj ma rozkładanie. Ale X to jest obrót. Nie, X to jest... A, bo on jest taki, patrz, on jak do transportu to jest na kółku. Ale my jesteśmy głupi. Normalnie na kółku go targasz za sobą. A to ja muszę obrócić, jak o tak będę ten robił. A jak będziesz robił? Będziesz robił dookoła, czy będziesz robił przejazd za przejazdem? No patrz, ja będę przejazd za przejazdem, chyba tak, patrz. No dobra. A jego się da jeszcze jakoś bardziej rozłożyć u ciebie, czy nie? Czy jest szerokościowo? Nie da się. Szerokościowo to jest chyba taki sam, jeżeli chodzi o mnie. No fajnie przynajmniej robią te pługi, bo widać, że jakieś większe wzięliśmy. No dobra. Ej, no dlaczego ja tu, dlaczego tu jest omijak? No bo tymi pługami, no to wiesz, jak to działa w farmingu, że trzeba to robić po prostu dokładnie. Widzowie, ten film chyba oglądacie we wtorek, jeżeli ja się oczywiście nie mylę, bo tutaj troszeczkę nam się poprzesuwało. Ogólnie nagrywamy to w piątek. A od kiedy pod drzewem tutaj na tym polu stoi miotła? Gdzieś zostawiliśmy przez przypadek, nieważne. No i właśnie widzowie, tak jak mówię, oglądacie ten film pewnie we wtorek, także też te aktualne rzeczy z Instagrama, które mówiłem na początku, mogą już nie być aktualne. Ze względu na to, że w sobotę ja nie będę miał czasu na live'a, to zdecydowałem, że w piątek nie będzie filmu, tylko ten piątkowy film zostanie przeniesiony na sobotę, a w piątek walniemy live'a 3-4 godzinki nawet. Także młody, jak skończymy to nagrywać, to trzeba coś opierdzielić i o 15 robimy live'a. O ile oczywiście będziesz chciał być na tym live'ie, ale pamiętaj, że grzyby ci kupiłem, no nie, no to wiesz tam. Ja nie chcę nic mówić. Ja najpierw będę musiał lekcję zrobić na poniedziałek, tak? I wtedy możemy ten... Dobra, no to przyjdziesz najwyżej później, bo ja na początku i tak coś tam A co chodzi, że pomocnik C zakończył pracę? A przecież my nie gramy na pomocnika. No właśnie. A mi pisze, pomocnik C zakończył pracę. No to ja nie wiem, szczerze nie powiem ci. Ej, co jest? Nie opuścił mi się. No bo V pewnie nie kliknąłeś. A może ty, H zamiast V kliknąłeś? A, bo ja jakoś mi się przełączyło G przez przypadek kliknąłem i mi się na obciążnik przełączyło przełączanie, wiesz? Przełącznik przełączeniowy przełączał przełącznik przełączeniowy. Weź to powtórz. Umisz czy nie umisz? Nie chcę mi się. No, nie umisz. I ogólnie zrobiłem widzowie nową serię. Nie wiem, co o tym sądzicie, bo w niedzielę właśnie w pierwszy film z tej serii wleciał. Czyli najlepsze mody do farminga 19. Na czym ta seria polega? To nie są jakieś mody, traktory, jakieś kombajny, czy takie tam bajery. Seria będzie co niedzielę. Kolejny odcinek już mam też przygotowany na kolejną niedzielę, także gdzieś tam tych odcinków raczej szybko ten nie powinny one się wyczerpać, bo tych modów jest dosyć sporo. Są to mody urealniające grę, są to mody... które no, wpływają, że tak powiem, na rozgrywkę, które ułatwiają wam też rozgrywkę. Także myślę, że dobra sprawa. Tutaj ogólnie mógłbym te pługi obracać, bo one po to gdzieś tam mniej więcej są. No ja go obracam ale... właśnie.
No bo ty jeździsz to już z powrotem, a możesz jeździć dookoła, to szybciej będzie. A ze względu na to, że to są jakieś takie malutkie przejazdy, nie trzeba jechać na drugi koniec pola i to pole, no, symetryczne ono za bardzo nie jest, takie wiecie, że prostokąt albo kwadrat, no to robimy to na tej zasadzie, tak jak ja teraz robię. Będę musiał sobie młody jeszcze jakąś kawkę wolnąć przed live'em i sobie, no bo ogólnie dzisiaj tak spałem, o 12 wstałem, także gdzieś tak optymalnie, że tak powiem, optymalnie, jeżeli chodzi o na mnie. Już był moment, Mati, co wstawałem wcześniej chwilę, no nie? No, o 9. No, albo o 9, albo o 10 się wstawało, ale to jakoś tak przyzwyczajenie było chwilowe i jak widzicie, takiego przyzwyczajenia już odszedłem. A jeżeli ktoś gra w Shakes and Fidget, to zapraszam do gildii od 4 poziomu. Gildia Herosi się nazywa. Ale to serwer musisz podać, bo to tak to wiesz. A, świat 46. Na polskim czy na jakim? Czy na europejskim? No, na polskim. Na polskim. Także widzowie, jeżeli ktoś gra w Shakesa, jeżeli wyjdzie taka jedna współpraca z Shakes and Fidget, bo młody i tak gra bez żadnej współpracy, ja mu tam grzybów nakupiłem, żeby sobie fajnie mu się grało. Jeżeli będzie współpraca z Shakesem odnośnie, że tak powiem, że oni będą nam dawać grzyby na odcinki, żeby te odcinki były fajne, żeby samemu nie przewalać dużych pieniędzy na tą grę, to seria z Shakesa się tutaj pojawi. Farmer Dynasty też się pojawi na kanale, bo z racji tego, że tutaj nie miałem kiedy go wkleić nawet na kanał w tamtym tygodniu, już tak od razu wam mówię, no to ta gra się nie pojawiła. Ło, jaki mijak robię, widzowie, czemu nic nie mówi ta. No i ogólnie tak to wygląda, że teraz będziemy mieli... Mógłbyś sobie ten, stworzyć drugi kanał, na którym byś na przykład właśnie nagrywał Shakes i Farmer Dynasty i byś zarabiał podwójne pieniądze praktycznie, można powiedzieć. Ale jak ty to liczysz, że podwójne pieniądze? Teraz no mi to bo wytłumacz. Byś z dwóch kanałów zarabiał. No tak. No i byś mógł sobie drugi założyć i byś na jednym na przykład nagrywał farminga, a na drugim inne gry. Tylko że jak to zależy wszystko od wyświetleń. Jeżeli to bym robił większe wyświetlenia z tych gier niż na tamtym kanale z tych gier, no to tak mniej i tak bym zarabiał. No tak, ale byś przynajmniej coś więcej zarabiał. No ale ty nie rozumiesz, co ja powiedziałem. Jeżeli bym wrzucił na ten kanał, co teraz nagrywamy, Shakesa i film by zrobił powiedzmy 10 tysięcy wyświetleń, a na nowym kanale z Shakesa film by robił po 1000 wyświetleń, no to na tym kanale, który teraz nagrywamy, bym zarobił więcej i tak. To bez znaczenia, czy to jest drugi kanał. Kumasz już, o co chodzi? Mati? Może i tak. No to właśnie, no bo to na tym polega, jeżeli masz więcej wyświetleń, to więcej zarabiasz, a no z czego innego się nie zarabia i najprawdopodobniej widzowie będzie współpraca z Gamehangiem, tylko tam jeszcze chodzi o kwestię, że tak powiem, dogadania się odnośnie finansów, bo zobaczymy, czy się zgodzą na takie rzeczy, które ja gdzieś tam dałem. I wyobraź sobie, Mati, że teraz mamy współpracę z Gamehangiem, otwieramy sobie te skrzyneczki od nich i... Oj, zablokowałem się i trafiamy grzyby do Shakesa. Ale nie wiem, czy da się trafić grzyby do Shakesa. A to co mówisz? Na jakiej stronie ty mówiłeś, że ten... No na Gamehagu, tylko że to nie jest ze skrzynek, tylko to jest za 3600 tych kamieni dusz. Tych dusz, dobra. No to ja już wiem, o co chodzi. Ale jakbyśmy to... trafili Paysafe Carda jakiegoś, jeżeli się da, to by było fajnie. No to po co ci Paysafe Card? Żeby sobie jakiegoś VIP-a kupić w Minecrafcie albo coś takiego. A to na w Minecrafcie nie możesz kupić. A to w Minecrafcie nie możesz sobie kupić normalnie kartą albo PayPalem? No można. No to po co ci Paysafe Card? Zawsze jest za darmo jakieś 20 zł. No w sumie no to tak, no to jak najbardziej. A ja nie chcę pieniędzy wydawać swoich na Minecrafta, więc no. I tak wydajesz na gry moje, a nie swoje. A w ogóle ty na wojnie donate'ów zarobiłeś sobie akurat troszeczkę ponad na ostatnim live'ie na właśnie te grzyby. To dzisiaj jak będzie live i trochę posiedzisz, to może też gdzieś tam na grzyby sobie zarobisz. W ogóle widzowie, na live'ach zbieramy na kamerkę GoPro 9. Dlaczego zbieramy na GoPro 9, widzowie? Ano mordziaty dlatego, iż gdyż, ponieważ sytuacja tego wymaga, bo jest właśnie, doszedłem do... Jak to było, Mati? Doszedłem do konkluzji, takie no, jakieś trudne słowa. Pamiętasz to, czy nie? Pamiętam, to znaczy, no, pamiętam jak drogą mówiłeś, dedukcji ale nie pamiętam słów. No,
drogą dedukcji dochodzę do konkluzji, że jest potrzebna nowa kamerka na kanał, ze względu na to, że będziemy robić różne filmy, ze względu na to, że będę jechał w góry, także vlogmasy z gór chcę wam nagrać. Kiedy będziesz jechał w góry? W kwietniu. Aha. A co? No nic, nic, tak się... Widzisz, zarabia się na YouTubie, to i się wycieczki w góry ma prawie, co wiesz, co miesiąc. A ty, Polaku, to kup mi tą prawdziwą, taką drewnianą ciupagę. Tak, ja będę ci jeszcze na ciupaki wydawał pieniądze, dostałeś jedną. No, ale to, ale ja chcę prawdziwą, a nie drewnianą jakąś. No, a prawdziwa ciupaga to z czego jest? Przecież to w sklepach z pamiątkami ci kupiłem, to jak ja ci kupię inną? No, drewniana to jest prawdziwa? No, a ciupaga to, to masz drewno i masz siekierkę, chyba że chodzi o tobie o taką ostrą, tak? No. No, no to też jest drewno, tak jak siekiera nasza prawdziwa. A nie, ja nie wiem, czy to ludzie tam ciupagami biją na przykład drewno, czy coś takiego. Tak, ciupagami będą jeszcze drewno. No właśnie. No po co jest taka ciupaga, po więcej? Do drewna chyba, do takich małych gałązek albo do czegoś. To bo drewno? U nas tak, moim zdaniem to do... Nie wiem w sumie czego. A, do walki z niedźwiedziami, jeżeli ci wyskoczy na drodze górnej. No tak, tak, już rozumiem. Nie skomentujesz tego, widzę. Nie zamierzam. Kończ to workę, chłopie. To jak on jedzie 0 na godzinę pod tą górę. Jakby jechał 0, to by wcale nie jechał. No przecież nie jedzie. No przecież się rusza. Przecież nie jedzie. A, to teraz jak się zatrzymałeś, to oj weź. Chamstwo, oszustwo, matactwo i w ogóle. Nie, tak, ale tak to serio jedzie 9 tylko. Tak? No, a teraz jedzie 15 już, bo nie jest. Ale się widzowie troszeczkę... No to widzisz, to jest elegancko, a ze z górki pewnie jeszcze szybciej. Ogólnie widzowie troszeczkę nam się tu robiło mijaczków takich malutkich koło tego słupa. Ha, nie umiesz orać. No bo ja mam słup, a ty nie miałeś słupa przecież. A. Nie patrzyłem się na to, czy ty masz słup. No to właśnie. W ogóle ciekawe, czy w farmingu da się wdrapać na taki słup. Nie. Nie? Na 100% założymy. Na 100%. Nie? Ale to tak, jak sobie tak podskakujesz to, na myszce, to zobacz, gdzie ja jestem. To zobacz już, gdzie ja jestem. Młody we Francji na wieży Eiffla dzisiaj, kurde, wrócił z wakacji. Dobra, widzowie, młody, tym miłym akcentem ja na ciebie przybliżę. Możesz się pożegnać z widzami. Ja też się z wami żegnam, bo odcinek już ma ponad 20 minut, a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie u nas na kanale i na razie.